To śpiorąco. Doskonała czystość, teraz już przy 60 stopniach. Fantastyczny, naturalnie świeży zapach. Normalne opakowanie zawiera 600 gramów. Lanza ma więcej, 850. Lanza. Doskonała czystość i świeżość. Tak jak każda instytucja w tym kraju, także i Kościół przeżywa pewien kryzys tożsamości. Szuka swojego miejsca, próbuje znaleźć się w nowej rzeczywistości. Koniec maja roku 1991, 90% społeczeństwa wybiera Kościół katolicki jako swoją wiarę, swoje miejsce, ale jednocześnie narasta wyraźnie trend antyklerykalny. Wszystkie badania socjologiczne wskazują na to, że na różnych poziomach nauczania Kościoła, bądź w ogóle generalnie w stosunku do Kościoła, narasta postawa dystansu, krytycyzmu, wręcz odrzucenia. Z drugiej wszelako strony można mówić o tym, że Kościół coraz mocniej, lub instytucje z Kościołem związane, różnego rodzaju partie chadeckie, coraz mocniej na scenę polityczną chcą wejść. Jednakowe. A Balcerowicz wyciął nam numer i różnicować dochody chce. Prywaciarz może robić fortunę, a ten państwowy porządny nie. Jasne, że musi być kapitalizm, ale nasz zakład schodzi na psy. Zabrać bogatym, domiar dowalić i rozdać ludziom. Kto ludzie? Kto ludzie? Kto ludzie? Dobry wieczór, witam Państwa i od razu wyjaśniam, że nie zamierzamy zamieniać listów o gospodarce w kabaret, chociaż no, czasami trzeba przyznać, że utwory kabaretowe są najlepszym komentarzem do tego, co dzieje się w naszym życiu politycznym, a również gospodarczym. Ten fragment, który Państwu zaprezentowaliśmy, no, zrobiliśmy to z konieczności w pewnym sensie, dlatego że tak się złożyło, że podczas wizyty papieża w Polsce no, zaaresztowano nam kamery. Stan techniczny telewizji jest taki, że nie mamy tyle sprzętu, żeby obsłużyć wszystkie programy i zamiast normalnego filmu, który zwykle dajemy w naszym programie, postanowiliśmy Państwu przypomnieć fragment kabaretu Olgi Lipińskiej. A jeśli już mówimy o kuchni listów o gospodarce, to chciałem Państwu powiedzieć, że zamierzaliśmy dzisiaj zaprosić przedstawicieli Komitetu Strajkowego Służby Zdrowia, ale w ostatniej chwili zdecydowaliśmy, że zamiast nich, chociaż te rozmowy odkładamy, poprosimy przedstawicieli Komitetu Strajkowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego, ponieważ sprawa była bardziej dramatyczna, gorąca i z wielu względów wydawało nam się, że musimy o tym dzisiaj porozmawiać. Pozwolą Państwo, że przedstawię naszych dzisiejszych gości. Pan Jan Kołakowski i pan Mirosław Gwardiak są właśnie kontrolerami ruchu lotniczego i uczestnikami wczorajszego strajku, a po mojej lewej stronie gość Andrzeja Bobera, pan inżynier Witold Wilewski, od lat mieszkający w Kanadzie, który tak się złożyło, oglądał nasz poprzedni program i chciałby coś na ten temat tytułem komentarza powiedzieć. Proszę Państwa, zacznijmy od rozmowy z naszymi gośćmi, kontrolerami ruchu lotniczego. Jak Państwo wiecie, strajk, który wczoraj sparaliżował całą komunikację lotniczą nad Polską, został zawieszony. Ale komunikaty w dzisiejszej prasie są niejasne. Powiedzcie panowie, co się w gruncie rzeczy stało wczoraj? Czy przerwaliście to bezterminowo, zawieszyliście tylko na jakiś czas? Co się stało? Przede wszystkim
chciałbym powiedzieć, że nie lubimy słowa strajk w odniesieniu do tego, co się działo wczoraj. Oczywiście był to forma strajku czy forma protestu. Słowa strajk nie lubimy z różnych względów, przede wszystkim prawnych. Myśmy ograniczyli pełnienie służby kontroli ruchu lotniczego do statków powietrznych w niebezpieczeństwie, do ratowniczych, sanitarnych, do ważnych osobistości. Był to... No tak, jak się zwał, tak się zwał, ale samoloty nie latały. Teraz już latają i co, była to pod wpływem prezydenta podjęcie tej decyzji? Myśmy podjęli tę decyzję po uzgodnieniu z kancelarią prezydencką, po wykonaniu kilku telefonów do kancelarii i z kancelarii prezydenckiej. Mhm. Jeszcze jedną rzecz chcę wyjaśnić i myślę, że nasi widzowie też chcą to wiedzieć. Czy to oznacza, że w najbliższym czasie nie grozi nam powrót do tej sytuacji z dnia wczorajszego? Że nie. Zamiast tej strajku, nie strajku, jak panowie wolicie, będą rozmowy? My liczymy na to, że wreszcie zaczną się w tej chwili rozmowy, które poważnie podejdą, znaczy które rozwiążą istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa latania sprawy.